Dzisiaj głównym bohaterem czytań jest oczywiście Jan Chrzciciel. Zdecydowany, asertywny, potrafiący nawet królowi wypomnieć jego błędy. I oczywiście czytania są tak zestawione, że takim wzorem wcześniejszym dla Jana Chrzciciela powinien być Eliasz. Oczywiście dzisiejszy fragment czytania mówi o Eliaszu, że był bardzo gorliwy w dochodzeniu spraw Bożych, nie przejmował się tym, co inni uważają, ale walczył o sprawy Pana Boga poprzez sprowadzenie na przykład suszy na swój naród po to, żeby mogli zrozumieć swoje błędy. Ale trzeba powiedzieć tak, że nawet największy twardziel, a takim twardzielem był Eliasz, w pewnym momencie wpadł w kryzys. Można powiedzieć, miał taki stan depresyjny, stan, gdzie prosił Pana Boga o to, żeby Pan Bóg zabrał mu życie. Dopiero ingerencja Pana Boga w życie Eliasza, i dobrze, że zgodził się na taką ingerencję, pozwoliła mu wydobyć się z bardzo trudnej sytuacji. Bóg przyszedł do niego w łagodnym powiewie po to, żeby wyznaczyć mu nowe zadanie. Nie ma co być takim twardzielem, któremu się ciągle wydaje, że jest w stanie pokonać wszystko. Prędzej czy później przyjdzie depresja. Ale prędzej czy później także przyjdzie Bóg, który będzie chciał ci pomóc. I to jest taka nadzieja.